Komentarz do listu do Tytusa, rozdział 3, wersety 1 i 2. Autor komentarza Henry Rozier. Przypominaj im, aby zwierzchnością i władzą poddani i posłuszni byli. Gotowi do wszelkiego dobrego uczynku, aby o nikim źle nie mówili, nie byli kłótliwi, ale ustępliwi, okazujący wszelką łagodność wszystkim ludziom. Przypominaj im, aby zwierzchnością i władzą poddani byli. Zwierzchności i władze często występują w listach Nowego Testamentu. W liście do Efezjan, 1 rozdział, 21 werset, przedstawiono zmartwychwstałego Pana, siedzącego po prawicy Bożej, ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością, i mocą, i panowaniem, i wszelkim imieniem, jakie może być wymienione nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. Zwierzchności i władze obejmują trzy kategorie istot: na niebie, na ziemi i pod ziemią. Mówi o tym Filipian, 2 rozdział, 10 werset. Aby w imię Jezusowe wszelkie kolano się skłoniło, niebieskich i ziemskich i tych, które są pod ziemią. W listach do Efezjan 3 rozdział i Kolosan 2 rozdział 15 werset mowa jest o niebiańskich zwierzchnościach i władzach. W liście do Kolosan 1:16 o ustanowionych przez Boga niebiańskich i ziemskich zwierzchnościach i władzach. Kolosan 2:15 i Efezjan 6:12 o szatańskich. Czyli najpierw Efezjan 3:10. A była teraz przez Kościół oznajmiona państwom i zwierzchnościom, które na niebie są, rozmaita mądrość Boża. Kolosan 2:15. I zewlokłszy państwa i przełożeństwa, jawnie je wywiódł na podziw, zacnie je zwyciężywszy przezeń. Kolosan 1:16. A bowiem przezeń są wszytki rzeczy stworzone na niebie i na ziemi, widome i niewidome, choć majestaty, choć państwa, choć przełożeństwa, choć zwierzchności. Wszytki rzeczy przezeń i względem Jego są stworzone. Kolosan 2:15 już było czytane, Efezjan 6:12.
A bowiem nie mamy boju przeciwko krwi i ciału, ale przeciwko państwom, przeciwko zwierzchnościom, przeciwko panom świata, sprawcom ciemności wieku tego, przeciwko duchownym złościom, które są na wysokości. Omawiany fragment traktuje o ziemskich zwierzchnościach i władzach. Przyjdzie dzień, w którym wszystkie te moce ugną kolana przed Bogiem, niezależnie od tego, czy należą do sfery niebiańskiej, ziemskiej czy podziemnej. Z powyższych wersetów wynika, że Bóg sprawuje swoje rządy poprzez władze niebiańskie i ziemskie. Wszystkie zostały stworzone przez Chrystusa, który przez całą wieczność sprawuje nad nimi pieczę. Część niebiańskich zwierzchności upadła i znalazła się pod panowaniem szatana, gdy ten wystąpił przeciwko Bogu. Szatan nimi rządzi. Należą do tej kategorii, którą list do Filipian, 2:10 określa mianem pod ziemią. Szatan, książę tego świata, posługuje się również ziemskimi zwierzchnościami, aby prowadzić wojnę przeciwko Chrystusowi. Niebiańskie władze, aniołowie, którzy nie upadli i zachowali pierwotny stan czystości, są bezpieczne przed atakami szatana. Warto wiedzieć, że Pan posługuje się mocami satanicznymi, aby wypełniać swoje plany. Tak było na przykład w przypadku Hioba. Bóg kontroluje wszelkie decyzje i rozporządzenia ustanowionych przez siebie ziemskich władz i posługuje się nimi, podobnie jak szatanem, do wykonywania zamysłów swojej woli. Już teraz szatan i podległe mu władze są zwyciężone w okręgach niebiańskich. Na krzyżu zostały rozbrojone. Mówi o tym Kolosan 2:15. I zewlokszy państwa i przełożeństwa, jawnie je wywiódł na podziw, zacniej je zwyciężywszy przezeń. Tak więc chrześcijanin może postrzegać szatana jako wroga, który nie ma już nad nim mocy ani panowania. Wystarczy przeciwstawić się szatanowi, a ucieknie. Zbliża się chwila, kiedy szatan zostanie strącony z nieba na ziemię. Czytamy o tym w Objawieniu 12:9. I zrzucony jest smok wielki, wąż on starodawny, który jest rzeczą diabeł i szatan, który zwodzi wszystek okrąg ziemię i zrzucony jest na ziemię i aniołowie jego z nim są zrzuceni. Już niedługo Bóg pokoju zetrze go pod naszymi stopami, jak mówi Rzymian 16:20. A Bóg pokoju zetrze szatana pod nogami waszymi w rychle. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z wami. Amen. W analizowanym fragmencie, czyli rozdział 3 Tytusa, 1, zwierzchności i władze reprezentują
ludzie, którym Pan powierzył tę funkcję na ziemi. Ziemskie władze znajdują się z całą pewnością pod wpływem szatana, który posługuje się nimi, aby sprzeciwić się Chrystusowi. Niemniej jednak chrześcijanin winien postrzegać władzę jako ustanowioną przez Boga. To właśnie przez ziemskie zwierzchności Pan powstrzymuje niekontrolowany rozwój zła, o czym czytamy w Rzymian 13 rozdział 1 do 7 wersetu i 1 Piotra 2 rozdział 13 do 14 wersetu. Najpierw Rzymian 13, 1-7. Każdy człowiek niechaj będzie podobny zwierzchnim przełożeństwem, a bowiem nie jest przełożeństwo jedno od Boga, a przełożeństwa, które bywają od Boga, są porządnie postanowione. Przeto, który się zastawuje przełożeństwu, sprzeciwia się postanowieniu Bożemu, a który się sprzeciwia, oni się na karanie wnoszą. A bowiem przełożeni nie są ku strachowi za dobre uczynki, ale za złe. A chcesz się nie bać przełożeństwa? Co jest dobrego, czyń i odnajdziesz chwałę od niego. A bowiem jest sługą Bożym tobie ku dobremu, a jeśli uczynisz, co jest złego, bój się, bo nie na darmo miecz nosi, gdyż jest sługą Bożym, mścicielem ku gniewu, przeciwko temu, który by źle czynił. A przeto potrzeba jest, aby się człowiek poddał nie tylko dla gniewu, ale też dla sumienia. A bowiem i dlatego cła dawacie, gdyż są sługami Bożymi, tego ustawicznie pilnujący. Oddawajcie tedy wszystkim, co jesteście powinni. Komu podatek? Podatek. Komu cło? Cło. Komu bojaźń? Bojaźń. Komu cześć? Cześć. I 1 Piotra 2, 13, 14. Bądźcie tedy poddani każdemu urzędowi ludzkiemu dla Pana, chociaż królowi jako przedniejszemu, choć przełożonym jako tym, którzy od niego posłani bywają, tak na pomstę złoczyńców, jako ku chwale tych, którzy dobrze czynią. Chrześcijanin za ludzkim autorytetem rozpoznaje Boga. Bez względu na to, jak zły może być charakter ludzi sprawujących władzę i jak bardzo mogą być owładnięci przez szatana, wierzący podporządkowuje się ziemskiej władzy jako pochodzącej od Pana, nawet jeśli spoczywa w rękach niegodziwych ludzi wrogich Bogu. Wersety 1 i 2 mówią o różnych rzeczach, o których Tytus musiał przypominać chrześcijanom na Krecie. Rzeczy tych było 7. W wersecie 3 znajdujemy także 7 rzeczy, które cechowały ich przed ich nawróceniem. Jak już uprzednio zauważyliśmy, liczba 7 oznacza duchową kompletność, w tym co złe czy dobre. Aby zwierzchnością i władzą poddani byli. Pierwszą rzeczą, o której Tytus przypomniał Kreteńczykom, było posłuszeństwo wobec władzy ustanowionej przez Boga. Uległość często zalecana jest w tym liście i w innych fragmentach Słowa Bożego. Posłuszeństwo wobec władzy oznacza nie uciekanie przed jej jarzmem, uznawanie jej przywilejów danych od Boga. Tak więc Pan powiedział do Piłata: nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci to nie było dane z góry. Ewangelia Jana,
19 rozdział, 11 werset. I odpowiedział Jezus: nie miałbyś żadnej mocy przeciw mnie, gdyby ci jej nie podano z wierzchu. A przetoż ten, który mię wydał, tobie większy grzech ma. Pozwolił na to, aby go wydano urzędnikowi. W 4 i 5 rozdziale Dziejów Apostolskich uczniowie naśladują swojego Pana. Przed najwyższą instancją władzy w Izraelu składają świadectwo wiary i nie protestują przeciwko autorytetowi rządzących, którzy wykorzystują swoją pozycję, aby niesłusznie aresztować uczniów. Niezależnie od tego, czy władza postępuje sprawiedliwie, czy też nie, zawsze powinniśmy zachowywać wobec niej należne posłuszeństwo. Przede wszystkim powinniśmy być ulegli wobec tego, który został wywyższony po prawicy Bożej i któremu poddani lub ulegli są aniołowie i zwierzchności i moce, jak czytamy w 1 Piotra 3 rozdział 22. Również mamy być poddani lub ulegli wszelkiemu ludzkiemu porządkowi ze względu na Pana, czy to królowi jako najwyższemu władcy, czy to namiestnikom jako przezeń wysłanym dla karania złoczyńców, a udzielania pochwały tym, którzy dobrze czynią. Mówi o tym 1 Piotra, 2 rozdział, 13-14 werset. W tym liście Piotra, podobnie jak w analizowanym tekście, uległość zalecana jest ludziom na różnych stanowiskach i pozostających w rozmaitych relacjach. Sługom wobec panów, żonom wobec mężów, młodszym wobec starszych. Jak czytamy w rozdziale 2, werset 18. 1 Piotra 2:18. Słudzy niech będą poddani panom z wszelką bojaźnią, nie tylko dobrym i ludzkim, ale też srogim. 1 Piotra 3:1. Także żony niech będą poddane mężom swoim, aby i ci, którzy nie są posłuszni słowu, przez obcowanie żon bez słowa byli pozyskani. 1 Piotra 3:5. A bowiem tak niekiedy i święte one niewiasty, mając nadzieję w Bogu, ubierały się, będąc poddane mężom swoim. I 1 Piotra 5:5. Także młodszy bądźcie posłuszni starszym, aby wszyscy jedni drugim byli poddani. Pokorą bądźcie wewnątrz ohędożeni, a bowiem Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym dawa łaskę. Pismo uczy nas także, że jako chrześcijanie winniśmy być ulegli wobec siebie nawzajem. Efezjan 5 rozdział 21 werset. Efezjan 5:21. Będąc poddanymi jedni drugim z bojaźnią Bożą.
aby zwierzchnością i władzą posłuszni byli. Istnieje pewna różnica pomiędzy posłuszeństwem a uległością. Uległość jest bierna, posłuszeństwo aktywne. Posłuszeństwo to wykonywanie wydanych rozkazów i rozporządzeń. Należy okazywać posłuszeństwo wobec wyraźnego nakazu wszelkiego autorytetu, który ma prawo rozkazywania, a jego celem jest zachowanie porządku i ładu w społeczeństwie. Wspomniane w podanym wersecie posłuszeństwo nie odnosi się wyłącznie do konkretnych ważnych urzędników. Tu chodzi raczej o pewną cechę, która powinna charakteryzować nasze postępowanie i niekoniecznie musi być powiązana z tym czy innym autorytetem i rozporządzeniami rządu. Tak więc, dla przykładu, gdy o dzieciach mówimy, że są posłuszne, nie mamy na myśli jakiejś konkretnej sytuacji, która jest tego przykładem, lecz raczej całokształt ich postawy. Wszyscy powinni być gotowi do sprostania wszelkim zarządzeniom Boga, niezależnie od tego, kim Bóg się posłuży, aby nam je przekazać. W przypadku okrutnych, krwawych konfliktów tego świata mylono często zasadę uległości z posłuszeństwem. Przytoczone wersety w żadnym razie nie zawierają nakazu, by chrześcijanin okazywał posłuszeństwo wobec każdego rodzaju władzy. Przykładem może być dowódca wojskowy, który rozkazuje użyć broni palnej i zabijać ludzi. W takiej sytuacji chrześcijanin jest odpowiedzialny przed Bogiem. Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Dzieje apostolskie, 5 rozdział, 29 werset. Opinia, że żołnierz jest odpowiedzialny wyłącznie przed swoim przełożonym, któremu winien jest posłuszeństwo, a ów przełożony ponosi odpowiedzialność przed Bogiem za wydawane rozporządzenia, to tylko marny wykręt, próba ominięcia wyraźnego pouczenia Słowa Bożego. Apostołowie powiedzieli kiedyś, czy słuszna to rzecz w obliczu Boga raczej was słuchać, aniżeli Boga, sami osądźcie. Dzieje apostolskie, 4 rozdział, 19 werset. Aby byli gotowi do wszelkiego dobrego uczynku. To Bóg, a nie my, przygotowuje dobre uczynki, które mamy czynić. Efezjan 2 rozdział, 10 werset. A bowiem jesteśmy sprawą Jego stworzeni w Chrystusie Jezusie ku uczynkom dobrym, które przedtem Bóg nagotował, abyśmy w nich chodzili. Natomiast zadaniem wierzącego jest okazywanie gotowości ich wykonywania, gdy tylko Bóg nam je wskaże. Dziecko Boże nie powinno zajmować się rzeczami, które stałyby na przeszkodzie wykonywaniu dobrych uczynków. Aby o nikim źle nie mówili. Napomnienie to jest bardzo ważne. Obmowa może mieć miejsce zarówno w obecności urażonej w ten sposób osoby, jak i pod jej nieobecność. W liście Judy mowa jest o żyjących w dniach ostatnich ludziach, którzy pogardzają zwierznościami, bluźnią przeciw przełożonym. Jest to przykład anarchii, która znieważa władzę i godności uznawane przez Boga. Apostoł Paweł zaleca, by o nikim źle nie mówić. Współcześnie, gdy tak wiele jest aktów przemocy i gwałtu, niegodziwych czynów i niesprawiedliwości, istnieje realna pokusa, by źle mówić o innych. Jednak ani nienawiść wobec zła, ani usprawiedliwiony gniew nie powinny przejawiać się w ten sposób. Boży święty gniew naszego umiłowanego Pana miał tylko jedno działanie –
przynosił bezgraniczną łaskę. Mateusza 17, rozdział 17, werset. Wtedy Jezus odpowiadając rzekł, o rodzaju niewierny i przewrotny, i pókiż będę z wami, i pókiż będę was cierpiał, przywiedźcie mi go tu. Aby nie byli kłótliwi. Przypowieści Salomona są pełne napomnień. Napisano tam, że złość, nienawiść, pycha, gniew i drwina wywołują kłótnie. Nie tylko w świecie, ale także w rodzinie Bożej zdarza się, że osoby obdarzone gwałtownym temperamentem przyczyniają się do sprzeczek, ponieważ nie trwają w społeczności z Panem. Jakże ważne jest, abyśmy unikali wszelkich konfliktów, które mogłyby obudzić w nas tę nieposkromioną skłonność naszych serc. Ustępliwi. Słowo to określa charakter łagodnego i pokornego człowieka, który nie walczy o swoje prawa i nie broni za wszelką cenę swych racji. Czy Pan Jezus doskonale nie objawił tej cnoty, gdy znęcano się nad Nim? Nie otworzył swoich ust jak jagnię na rzeź prowadzone, jak owca przed tymi, którzy ją strzygą. Izajasza 53, rozdział 7, werset. Tak postępował nasz Pan wobec tych, którzy odbierali Mu wszelkie prawa i godność, co czytamy w Daniela 9, rozdział 26, werset. A po 62 tygodniów zabit będzie Chrystus i nic Jemu nie zostanie, a lud książęcia przyszłego zgubi miasto i miejsce święte, a koniec Jego przyjdzie z zepsowaniem i aż do skończenia walki spustoszenia są postanowione. Tę cechę charakteru przejawiał również Abraham wobec Lota po trudnych doświadczeniach w Egipcie. Wówczas przekonał się o swej słabości. Teraz wolał się wyrzec wszystkich praw, niż dokonać wyboru, który zaszkodziłby bratu, o czym czytamy w pierwszej Mojżeszowej, 13 rozdział, 5 werset do 9. Pierwsza Mojżeszowa, 13:5. Ale i Lot, który chodził w towarzystwie z Abrahamem, miał też owiec dosyć, wołów i namiotów. Tak, iż ich ona ziemica w sobie zachować nie mogła, aby byli z połu mieszkali, a bowiem majątności ich były wielkie. Owa z połu z sobą mieszkać nie mogli. A także wszczął się posварek między pasterzmi trzód Abrahamowych i między pasterzmi trzód Lotowych, a na ten czas w onej ziemi mieszkali Hananejczycy i Farezejczycy. Rzekł wtedy Abram Lotowi, proszę, niechaj ty posварki nie będą między mną a między tobą, także między pasterzmi moimi a twoimi, a bowiem my są bracia. I zali tobie nie jest wszędy ziemia wolna, a tak proszę cię, abyś odszedł ode mnie. Jeśliż się ty udasz na lewą stronę, ja pójdę na prawą,
a jeśliż sobie upodobasz prawą, ja pójdę w lewą. W pierwszym liście do Tymoteusza starsi napominani są, aby byli łagodni i niesfarliwi. Rzeczywiście, nic nie rodzi tak wielu nieporozumień, jak uporczywa walka o własne prawa. Łagodność, ustępliwość w liście Jakuba zaliczona jest do owych 7 elementów, które składają się na mądrość z góry. W pierwszym liście Piotra 2,18 napisano, że panowie winni okazywać wobec swych sług ustępliwość. 1 Piotra 2,18. Słudzy niech będą poddani panom z wszelką bojaźnią, nie tylko dobrym i ludzkim, ale też srogim. Okazujący wszelką łagodność wszystkim ludziom. Ta cecha różni się od poprzedniej. Mowa tu nie tyle o braku obrony własnych praw, lecz o łagodności, która przejawia się w pokorze i pozyskuje serca. W drugim liście do Koryntian, 10 rozdział, 1 werset, obie te cnoty, łagodność, praotes i ustępliwość, epieikeia, zjednoczone są w Chrystusie. Łagodność jest przeciwieństwem nieugiętej i nieubłaganej szorstkości, która odpycha zamiast przyciągać i pokrzepiać. Jest cechą łaski, która w Chrystusie objawiła się wobec wszystkich ludzi, aby przyciągnąć ich do Boga. Czy Boży Syn nie powiedział: uczcie się ode mnie, że jestem cichy, właściwie łagodny i pokornego serca? Mateusza 11, rozdział 29, werset. 2 Koryntian, 10 rozdział, 1 werset. A ja, sam Paweł, proszę was przez dobrotliwość i litość Chrystusową, który oblicznie jestem pokorny między wami, a w niebytności jestem śmiały przeciwko wam. Był to komentarz do listu do Tytusa, do rozdziału 3, wersetów 1 i 2.